Bartosz Giza, witam się z Państwem bardzo serdecznie w czwartej lidze i 11 już kolejce. Dziś Lewart Lubartów zmierzy się z zespołem KS Lublinianka. A oto składy. Lewart Lubartów. 1. Damian Podleśny. 5. Filip Michałów. Z ósemką Daniel Gliniak. 11. Wojciech Żuk. 13. Mateusz Ciechański. 15. Tomasz Urban. 16. Jakub Niewęgłowski. Z 17. Damian Kuzioła. 19. Aleks Awtyka. 21. Wojciech Majewski. I 24. Kajetan Kamiński. Na rezerwie Lewartu są 23. Bartłomiej Tutaj. Z dwójką Patryk Tomasiak. 4. Dawid Iskierka. 6. Maksymilian Sowa. Z dziewiątką Szymon Bielecki. 18. Bartosz Duda. I 22. Jan Sokół. Trenerem jest Tomasz Mitura. KS Lublinianka. 23. Adrian Wójcicki. 2. Sidik Atcza. 3. Konrad Niegowski. 4. Dominik Ptaszyński. 7. Wiktor Makowski. Z ósemką Grzegorz Fularski. 10. Karol Kalita. 14. Karol Futa. 16. Wiktor Rasiński. 17. Tomasz Brzyski. I 20. Joe Cliff Dearman. Na rezerwie gości są 1. Jakub Krajewski. 5. Jakub Świderski. Z szóstką Mateusz Wójtowicz. 9. Michał Paluch. 11. Dawid Pożak. 13. Karol Banachiewicz. 15. Mateusz Miśkiewicz. Trenerem jest Robert Chmura. Przed nami pierwsza akcja tego spotkania, czyli zagranie na prawą stronę boiska. Zawodnik z numerem 10 przyjmuje piłkę, po czym dośrodkowuje w pole karne i pada bramka. Jednak gwizdek sędziego przerywa akcję. Najprawdopodobniej podczas tego zagrania doszło do dotknięcia piłki przez jednego z zawodników, przez co bramka nie zostaje uznana. Na powtórce nie widzimy dokładnie tej sytuacji, ale wierzymy sędziemu i jego werdyktowi. Biało-niebiescy przy piłce na prawej stronie boiska, następuje dośrodkowanie w pole karne, jednak bramkarz gości wyskakuje i przejmuje piłkę. Przenosimy się na drugą połowę boiska, gdzie trwa walka o piłkę, jednak dwóch zawodników ląduje na murawę, ponieważ doszło do faulu w polu karnym, co skończy się rzutem karnym dla drużyny gości. Oto wspomniany wcześniej rzut karny w wykonaniu gości, niestety piłka przylatuje wysoko nad poprzeczką. Goście przy piłce na lewej stronie boiska, następuje dośrodkowanie, jednak bramkarz biało-niebieskich przechwytuje piłkę. Teraz widzimy rzut wolny w wykonaniu Lewartu, piłka zatrzymuje się na murze, jednak następuje próba dobicia i piłka pada niedaleko słupka. KS Lublinianka przy piłce 20 będzie strzelak z daleka, jednak Podleśny broni, po czym następuje dobicie głową. Słyszymy gwizdek sędziego, okazuje się, że zawodnik był na pozycji spalonej, jest to już druga nieuznana bramka zespołu gości. Goście przy piłce następują podania górą w kierunku bramki Lewartu. Fularski przyjmuje, po czym strzela na bramkę na dalszy słupek i zdobywa pierwszą upragnioną przez drużynę gości bramkę tego spotkania w 28 minucie. Grzegorz Fularski ustanawia wynik 1-0. Ponownie to goście są przy piłce, następuje strzał na bramkę z dalekiej odległości, jednak Damian Podleśny broni i przechwytuje piłkę. Goście przy piłce, następuje dalekie podanie w pole karne, siódemka przyjmuje, wymija jednego z zawodników biało-niebieskich, a potem oddaje strzał na bramkę, jednak Damian Podleśny rzuca się i wybrania piłkę. Ponownie goście są przy piłce, widzimy dalekie zagranie w pole karne Lewartu i zderzenie się dwóch zawodników. Damian Podleśny szybko wstaje, jednak zawodnik gości dalej leży na murawie i zwija się z bólu. Gwizdek sędziego przerywa grę, a zawodnik z numerem 10 najprawdopodobniej za słownictwo zostaje ukarany żółtą kartką przez sędziego w 35 minucie. Karol Kalita zdobywa żółtą kartkę. Właśnie jesteśmy świadkami walki o piłkę w lewym narożniku. Fatalna utrata piłki w polu karnym. Lewart już jest przy piłce, następuje podanie i zbyt długo niestety piątka czekała ze strzałem, przez co Lewart stracił okazję na bramkę. Przechodzimy do kolejnej akcji biało-niebieskich. Ponownie widzimy zagranie na lewą stronę boiska. Filip Michałów przyjmuje piłkę, po czym wymija jednego obrońcę i biegnie dalej w kierunku bramki. Z trudnościami udaje mu się wyminąć drugiego obrońcę i pada strzał na bramkę, jednak bramkarz gości broni, po czym następuje dobicie w 44 minucie. Wojciech Żuk z Lewartu Lubartów zdobywa bramkę i wyrównuje wynik spotkania 1-1. Przed nami już druga połowa, goście rozpoczynają od rzutu rożnego, widzimy dośrodkowanie w pole karne i dobicie piłki. Grzegorz Fularski w 61 minucie zdobywa drugą bramkę dla swojej drużyny i ustanawia wynik spotkania 2-1.
Właśnie obserwujemy solowy rajd na bramkę Lewartu zawodnika z numerem 11, czyli Dawida Pożaka. Ten schodzi do środka i strzela na bramkę, jednak Damian Podleśny, czujny, przechwytuje piłkę. Zawodnik Lewartu przyjmuje wysoką piłkę i próbuje rozegrać akcję, jednak zostaje zatrzymany przez Karola Futę, który w 76. minucie zostaje ukarany żółtym kartonikiem przez sędziego. Lewart rozpoczyna od rzutu z autu, następuje przyjęcie piłki, po czym jej utrata, ale kolejny z zawodników już do niej dobiega, jest na prawej stronie boiska i dośrodkowuje w pole karne. Następuje dobicie główką i w 80. minucie Aleks Awtyka z drużyny Lewartu zdobywa bramkę i ustanawia wynik 2-2. Właśnie jesteśmy świadkami kolejnego już przewinienia w tym spotkaniu. Wiktor Rasiński w 82. minucie zostaje ukarany żółtą kartką przez sędziego. Warto też nadmienić, że jest to mecz, w którym lider grupy mierzy się z zespołem, który w tabeli zajmuje miejsce 11. Lublinianka rozpoczyna rzutem wolnym, widzimy dośrodkowanie w pole karne, piłka jest w powietrzu, ale zawodnicy już czekają i rozpoczynają o nią walkę. Zawodnicy z drużyny gości sygnalizują sędziemu, że była tutaj ręka, niestety on nic sobie z tego nie robi, po czym zatrzymuje spotkanie i najprawdopodobniej za niestosowne słownictwo i ostry język Dawid Pożak zostaje ukarany czerwoną kartką w 86. minucie. Tym samym musi udać się do szatni. Akcja na prawej stronie boiska, zawodnicy walczą o piłkę, jednak następuje przewinienie, sędzia odgwizduje i w doliczonym czasie Damian Kuzioła z Lewartu zostaje ukarany żółtą kartką przez sędziego. Dalekie zagranie do środka przed polem karnym, zawodnicy gości przyjmują piłkę, po czym z czystej praktycznie pozycji jeden z zawodników strzela. Bramkarz nie łapie piłki w ręce, ale przy wstawaniu doszło do niemiłej sytuacji, gdyż jeden z zawodników gości go przewrócił. Teraz jesteśmy świadkami awantury, jaka wywiązuje się między zawodnikami i którą musi opanować sędzia. Widzimy, że zawodnicy Lewartu odciągają prowokatora z drużyny gości, ale niestety sędzia ma już w ręce żółtą kartkę i najprawdopodobniej obaj zawodnicy zostaną nią ukarani. I tak właśnie jest w doliczonym czasie Dominik Ptaszyński i Damian Podleśny zostają ukarani żółtym kartonikiem przez sędziego. A tymczasem spotkanie już się kończy. Mecz kończy się wynikiem 2-2 i komentował go dla Państwa Bartosz Giza.